Jesteśmy, drodzy, dzisiaj ja znajduję się na Ukrainie, to znaczy na ukraińskiej wsi i pokażę wam dużo wszystkiego ciekawego. Nie wiem, czy to będzie szokujące, nie wiem, czy to będzie szok kulturowy, może nie, dla mnie nie do końca, ale czasami tak. Dzisiaj mamy masakryczny śnieg, śnieg w ogóle wszędzie jest, naprawdę jest masakryczny, jest wszędzie, samochodem po prostu nie da się przyjechać, bo cały czas stoisz na miejscu, patrzcie. Nie ma posprzątanych dróg, nie jest tak jak w Polsce, jak wiemy, tak, no, to jak wyjedziesz samochodem, no to pojedzie wszystko, to już no, jakby sami możecie zobaczyć, to nikt za bardzo nie sprząta takie rzeczy. I teraz idziemy po prostu do centrum tej wsi, żeby ja wam pokazała, jak to wszystko wygląda. Wygląda wszystko bardzo pięknie, ciekawie, ja bym powiedziała, tak. Bardzo ciekawe, no zobaczcie, jakie domki są. To ulica Gagarina. Nie wiem, gdzie jest centrum. Mam nadzieję, że znajdę. Chociaż ja bym powiedziała, że ciężko to się znaleźć. Teraz pójdziemy, zapytamy u ludzi. Może oni wiedzą. Здравствуйте. Nie podskażecie, gdzie jest здесь центр? O, спасибо. Tak, podpowiedzieli. Спасибо. Спасибо. Zapytałam, idziemy po prostu do centrum. O, psy, wieś, przepięknie po prostu. Ja powiem, ludzie to po prostu tacy są mili. Ja tak się dziwię, jak ja na przykład coś się stanie, oni cały czas mogą ci pomóc, przyjść na pomoc. I w ogóle czuję się bardzo dobrze, to przez to, że no, czuję się, nie wiem, rodzinnie, tak, wiecie, to nie jest wielkie miasto, myślę, że w Polsce też tak jest. Że no to nie jest wielkie miasto i ludzie bardzo gościnne i bardzo, bardzo takie rodzinne, że zawsze mogą przyjść na pomoc. Właśnie to taki domek, piękny stoi. Idziemy po prostu do centrum. Oczywiście zimno jest masakryczne, minus 6 teraz i taki wielki śnieg, ale damy radę. Jak mówię, no czasami ludzie nie sprzątają za bardzo. Tak, bo też nie da rady wszystkiego, bo cały czas pada. Ale idziemy do przodu. Nie, tutaj to samochodem, bo nikt nie przyjechał 100%. No widzicie, jeżeli bym chcieliście zobaczyć na przykład coś zimą, jakąś wieś zimą, to nie polecam jechać po prostu tak. O, patrzcie, jakiś piesek tam. Uwielbiam tych piesków. Chociaż im teraz zimno prawdopodobnie jest, ale piękne jest. Takie domki. Wszystko jest zrobione, ale nie wiem, czy dla ludzi, bo ludzie to sami dają jakoś sobie rady, jak mogą, że tak powiem. Patrzcie, taka ciekawostka. Co jest ciekawe, że to jest polska wieś, stara polska wieś, która tak naprawdę, no, kiedyś była na terytorium Polski. Taki miły pieski to stoją, kochani. Na terytorium Polski. I teraz, no oczywiście to jest Ukraina, ale wszystko jedno tu widać taką i czuć taką polskość przez to, że tu są kościoły, przez to, że tu ludzie chodzą do kościołów, przez to, że na w mieszkaniach napisane takie katolickie chrzesty, tak, i katolickie napisy, których nie spotykasz w prawosławnym domu. Także tak, to jest bardziej takie. O, ktoś tam jedzie. No, to ja nazywam życie. O, Żyguli. Żyguli jedzie tam. To takie często tu. O, patrzcie, co to jest. Żłobek. Żłobek teraz ja wam pokażę. Bardzo dobrze wygląda, naprawdę dla wsi ukraińskiej to jest elegancja. To jest szok kulturowy w innym sensie. To jest żłobek ukraiński. Naprawdę, no chociaż tam nie wejść za bardzo, jak widzicie, ale jest pięknie. Terytorium wielkie oczywiście, ale wszystko jedno, no coś możemy zobaczyć. Patrzcie, teraz dzieci będą. To takie prawdziwe dzieciństwo, bo w Warszawie ja takiego nie spotykam, jak patrzcie, że tak dzieci jeżdżą sobie. Jakiś piesek, patrzcie. O, jaki piękny. Nie, nie kusajca. Krasiwy. Oj. To jest szkoła, teraz podchodzimy bardzo blisko, wszystko jest. Dzisiaj wyszłam z domu. To jest szkoła.
No oczywiście każdy mówi po ukraińsku, to to taka wieś, gdzie mówię bardziej po ukraińsku, to jest szkoła. W szkole jest też, ja na ile wiem, sklep. Teraz tam do niego podejdziemy. Tam się uczą dzieci, oczywiście tam nie za dużo, nie ma za dużo tych nauczycieli. Każdy na jedny przedmiot. No tak to wygląda, jakaś pamiątka tam stoi, zobaczymy. No patrzcie, jak kolorystyczno. Wchodzisz tu, jakieś echo jest. Ciekawe to jest. No dobrze wygląda, poważnie dobrze wygląda. Moi drodzy, mieszkać we wsi, można powiedzieć. Nie można nawet normalnie chodzić, patrzcie, jakie są groby, tu są, jakiś śnieg jest wielki. Maseczek tu nikt nie nosi. I właśnie teraz podchodzimy do bardzo fajnego miejsca, które się nazywa sklep. Taki prawdziwy sklep na wsi. Patrzcie. Tu takie wejście. Patrzcie. Magazin się nazywa. Начальство, ну ці чини, якби наказали, якби вони знали, що вони будуть наказані, я туди одійду, щоб, щоб вони знали, що вони будуть наказані, вони б не брали. Ви будуть брати, звісно, будуть. У вас счета ще. То ці счета, да? Прям... Це я зніму їх, це я собі беру, бо я не можу, дівчата не беру. Да? Це таке, у мене ще з дитинства такого було. У меня мама так тоже всегда. Она говорит, она продавала много лет всегда, и она только на счетах может. Так и я. Привыкла. Она так научила, я поклала на прилавок, відкинула що такое, косточку и все. Ну, бачите, як тут всех греє. Пенькне, огонь. Все так зроблено. А вы знаете польский? Вы понимаете? Понимаю, что ж не понимаю. 3 года в Польше. Ну да, 3 года это тоже. А то мука, так? Мука? Да, мука, там мілінка така, ну вермішелька така, як у вас, як це називається? Макарон, да? Такі в пачечках. Спагетті? Так, такі маленькі в пачечках. А, мілінка, ну так, це теж так все називає. А то макарон, а то цукор. Ага, ну, бачите, як все зроблено. О, і тут те, не пам'ятаю, як по-польськи буде, вінки це, да? Вінки. Даже не пам'ятаю, як це називає. Ну, пенькни, файн. Можно поснимаю, да? Конечек. Ему не холодно? Да. Такой сонный какой-то. Часами можешь споткать такую вещь на Украине, которая шокует, мягко поведенц. А то очень добрая вещь. Така елітна віч на Україні. Ну, бачите, я чому вам вже? Ту є таке щось католіцьке цілий час, так? То є католіцьке. Я не знаю, як це ще назива. Такий малий домик. Всього дуже добре зроблено. Це значить, мені він це є чисто, ні? Люди стараються спшонтати. А зараз, увага, пристанок в всі. І то я можу сказати, що це добрий пристанок, бо пекне він вигляда. Бачите. Такий пристанечок. Не знаю, чи то вагулі ходзен, бачите, якийсь сніг. Ходзен якісь автобуси чи ні. Видає мені, що не забардзо. Але такий пристанечок є. Шметник навіть є, що можна визуцати. Не жле. Ну, то мушу він бути написано, коли приїжджає автобус, але він хіба вагулі не приїжджає. Ну і добре. Тут теж є добре. Лечимо собі далі. Далі це ми спотикаємо. То таке цікаве місце, яке ще називав в ту вовші, таке місце споткання або ресторація. Кожен, хто мав родину вовші, він мені він це спотикав родини ту. Це цікавий такий банкет, банкетна сала, це ж такого. Там є ще хіба як ратуш вигляда. Так, то якийсь... Якийсь ратуш хіба найверзен. А то там сам клуб, можна повідати. Теж він не жле вигляда, там завжди можна всього споглядати, побачити, то значить можна прийти. Навіть дзіші, навіть в агулі приїжджа ту діджей, і можна зробити якусь файну імпрезу. Так що запрошуємо вас на імпрезу до всі, дуже файні.
No, mniej więcej tam, jak wchodzisz, tam jest restauracja i można sobie zrobić jakąś fajną disco. Disco lodowisko teraz tylko będzie. Idziemy dalej. Ja nie powiem, że ta wieś jest aż za wielka. Jest coś, co można pooglądać i naprawdę ona jest elitna wieś. Elitna wieś na Ukrainie. Taką, no taka zwykła wieś w Polsce i elitna wieś na Ukrainie. No, wchód zabronione. Patrzcie, nie można tam wchodzić. Ratusz tej wsi. Nie, to nie. Idziemy dalej. Masakryczne zimnie. Moje ręce już czerwone. Ich nawet nie czuję, ale dobrze. Co mi tam? Też nie każdy raz mamy taką możliwość przyjechać i pooglądać wieś taką dobrą, nie? Taką ciekawą. No, każdy ma gdzieś takie domki, nie? Piękny. No, wszystko zrobione mniej więcej dobrze, jak mówię. Mniej więcej wszystko tak zrobione dla ludzi, żeby oni sobie mogli mieszkać. Nic takiego aż za bardzo złego tu nie ma. Chyba dobrze, że lepiej by nie stracić się, bo ja nie wiem, gdzie tak za bardzo idę. To nie jest też mój dom, tak można powiedzieć, nie? Ale wszystko jedno. Ciekawie tak pochodzić sobie, pooglądać co tu i jak. No a to już wejście do domu, można powiedzieć. Taki śnieg teraz jest. Patrzcie. To jest dom. Tam pies jest. A tu kotek biegnie. A tu są kurczaki. Tam ich nie widać. Tam stoi jedno. O, widać. Tam siedzą kurczaczki. Zamkniemy, żeby nie było im zimno. A tam kotek. Patrzcie, jakie. No, wszystkie takie kotki wyglądają mniej więcej. Szkoda, oczywiście. Bo ja tak naprawdę. Ja przyzwyczajona do tego jestem, żeby kotki były jak w domu. Tak. A tak nie chodzili. To chyba kurczaka zabili. Dobry jest kotek. No i właśnie tu wszystko jest w śniegu. Tam chyba jest krowa. Krowa jest w ciąży. Co jest ciekawe. Tu siedzi, stoi sobie. O, patrzcie. Nie będę do niej wchodziła, ja trochę się boję. No a tam nie wyjdziesz w żaden sposób. No, patrzcie, to takie wiejskie klimaty. Mam nadzieję, że oni dla was takie bliskie. Wieś. Ile w tym słowie? Natura, świeże powietrze, śpiew ptaków, ogródek warzywny, jeziora, cisza, pola, las, truskawki, zwierzęta, świeże mleko, sąsiedzi, uśmiechnięcie i zawsze powitany. A niebo? Co to za niebo? I jest wiele wszystkiego, co jest tak miłe i ciepłe w jednym słowie – wieś. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, kochani. Nie zapomnijcie zostawić komentarza i polubić i subskrybować mój kanał. I oczywiście, przynajmniej czasami, też przyjeżdżajcie do wioski. To jest tak dobrze. Podziękowania dla moich patronów, którzy wspierają mnie na patronat.pl, Dariuszowi Mizińskiemu, Mikołajowi Sobczakowi i innym moim patronom, którzy chcieli pozostać anonimowi, a także wszystkim moim wspierającym na YouTube. Dziękuję wam bardzo.